Medium publiczne, Łukasz Komuda. Zapraszam na szósty odcinek pierwszego sezonu naszego cyklicznego programu pod tytułem Kochamy niepolskie seriale. Dzisiaj będę w podwójnej, a nawet może nawet w potrójnej roli, dlatego że staram się być wydawcą, nauczyć się tego wszystkiego. Dorotka Zieleńska, która jest dzisiaj wydawcą, siedzi czujnie nad moim ramieniem i patrzy, czy wszystkie guziki wciska. Mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać, ale widzę, poruszają się te akwalizary, więc chyba, chyba jesteśmy live. W związku z tym bardzo miło mi państwa powitać. Witam też mojego gościa, profesora Pawła Frelika z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej. Dobry wieczór. Cześć. W biogram, biogram, Twój biogram jest prze, strasznie, strasznie długi. Moglibyśmy cały program zrobić o twoim biogramie. W gruncie rzeczy, tylko tłumacząc skróty i, i, i poszczególne afiliacje. Wybrałem sobie się to, co już powiedziałem. Oprócz tego, że wykład, jeszcze wykładowca ośrodka studiów amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Niegdyś stypendysta Fulbrighta, to warto nadmienić, w, gdzie chyba słyszałem jakiś twoją, Twój wykład, w którym opowiadasz o tym, że tam trafiłeś od razu na zajęcia z science fiction, więc miałeś okazję, także... To było wcześniej, e... ale tak. Okay, jeszcze, no... jeszcze gdzieś indziej, ale też w Stanach. Też w Stanach. Okay. E, Kolejna rzecz, która, którą warto nadmienić, to jest to, że współpracowałeś przez wiele lat i być może dalej współpracujesz z zespołem Vader. Tak. To trwa, tak? Tak. Mamy przerwy, jak okay. mam czas pisać, ale nie zakończyliśmy w każdym razie. A to są teksty do, na okładki płyt? To, to są teksty rozumiem? do utworów. A teksty do utworów po tak, prostu. Czyli czyli to, co, tekściarzem. To, co... Jestem tekściarzem. Ktulu, Bywam to jest tekściarzem. Faktuł, tak, okay. tak. to dobrze. E, tak moglibyśmy zacząć. Faktuł, tą całą audycję, może tak zakończymy. E, I ostatnią rzecz, którą chciałem wymienić, bo wokół tego będziemy krążyć w, w czasie tej najbliższej godziny, to jest to, że jesteś pierwszym w historii członkiem zarządu. Science Fiction Research Association. To jest taka organizacja, która istnieje już 46 lat, jeśli dobrze pamiętam, i zajmuje się właśnie takim naukowym podejściem do gatunku science fiction, czy to w literaturze, czy to w filmie, czy to w serialach, gdzie bądź, by to nie było, komiksy i tak dalej. Jest to, jest to no, szukanie, odpowiadanie na pytania, robienie syntez, analiz i tak dalej, i tak dalej, od różnych punktów widzenia. Jeśli dobrze zrozumiałem opis tejże instytucji, Tak, coś tak. Jest to, jest, to, jest to nie tylko akademia. Ale taka, jak mówimy, profesjonalna, czyli zawodowa organizacja, która zrzesza krytyków, wydawców, redaktorów, recenzentów, ale również uczących science fiction, szeroko pojęte czyli staramy się, gdyby troszeczkę od, od Odróżnić od powiedzmy takiej bardziej fanowskiej, która też jest bardzo cenna i bardzo potrzebna, ale fanowskiej krytyki czy kręgów fanowskich wokół science fiction, tylko też wprowadzić to troszkę na salony uniwersytetów i nie tylko uniwersytetów, co wydaje mi się zupełnie nieźle nam się w ciągu ostatniej dekady udaje. Czy oprócz Ciebie w Polsce ktoś na takim poziomie akademickim zajmuje się tematem science fiction? Jest kilka osób, które na pewno bardzo regularnie romansuje z science fiction. Nie chciałbym specjalnie gdyby porównywać się i porównywać procentów, ile produkcji naszej akademickiej jest, jest science fiction. Pewnie jest, na, znaczy na pewno jest niewiele osób, które tak dużo się w science fiction zajmuje, ale, ale mamy już małe środowisko i ono... Rośnie z każdym rokiem, bo, bo rzeczywiście w tej chwili, w ciągu ostatnich pięciu lat, powoli chyba dokonuje się jakieś takie odczarowanie w kręgłach uniwersyteckich, nawet tej kultury wysokiej, yy, jeśli chodzi o traktowanie science fiction jako gatunku czy dyskursu, i, i, i jest lepiej niż było, chociaż rzeczywiście dużo. Pracy jeszcze do zrobienia. A się, czy to science fiction dojrzewa jako gatunek, czy to po prostu fani science fiction stają się profesorami i jakby mają inne spojrzenie ze względu na to, że, że nie zostali gdzieś zewnątrz wystraszeni albo, albo nie, 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 nie przylepiła mi się w głowie jakaś łatka do tego gatunku jako gorszego, głupszego e, dla dzieci? E. No, pewnie jedno i drugie. Chociaż jakbyśmy patrzyli poza Polską, no to, to, to science fiction dojrzała już parę ładnych dekad temu. i. <laughs> Te wszystkie procesy, o których tam przed chwilą wspominałem, czyli kursy, możliwość pisania prac magisterskich czy doktorskich, yy, publikacje w takich mainstreamowych akademickich yy, yy, periodykach dotyczących science fiction no, na, na, w Stanach, w Wielkiej Brytanii yy, działy się czy też dzieją się już tak od pewnie 20-30 lat. U nas jest to dużo świeższa sprawa, yy, ale na pewno w, tak, 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 masz rację, że w kontekście polskim na pewno to pierwsze pokolenie, które gdzieś czytało kiedyś i później pomyślało, a no dlaczego by tego nie robić? Zawodowo powoli dochodzi do głosu, więc nie chcemy przejąć całej akademii, ale, ale na pewno <laughs> wydaje mi się i, i teksty science fiction, i krytyka science fiction ma bardzo dużo dodania i wydaje mi się cennych rzeczy dodania również innym dyscyplinom yy, akademickim, no humanistycznym pewnie z konieczności, ale to jest wiadomo bardzo duże pole. Czyli science fiction ma przyszłość? O, zdecydowanie. Bardzo długą. E, no I się... świetlistą, tak, miejmy tak, tak, pod, pod wielo, Wieloznaczne stwierdzenie. Tak. Powiedz mi, obejrzałeś całego Star Treka? No zacząłeś od y, kłopotliwego pytania, dlatego, że jestem <laughs> znaczy, jestem pewnie jedną z niewielu osób, która się zajmuje science fiction, która do Star Treka się specjalnie nigdy nie przekonała. I y, prawdopodobnie z, każdych, z każdej z serii czy tych poszczególnych edycji, prawda, bo tam były te takie rebooty i, i yy, widziałem, no, pewnie przynajmniej jedną trzecią, może nawet po połowę, czasami pewnie w niektórych sezonach więcej odcinków, ale to było takie nieskoordynowane oglądanie. Star Trek na pewno jest jednym z, z niewielu seriali, których nigdy nie oglądałem systematycznie, tak naukowo właśnie, więc bardziej z obowiązku chyba, bo, bo nie wypada w ogóle nie znać Star Treka, ale... No to ja ci powiem, moja przygoda ze strategią się zaczęła, ja też w, to, totalnie tego nie, nie byłem w stanie ku, kupić tak po prostu. E, ciężko mi to było, znaczy po prostu drażniło mnie tandetność y, dekoracji drażniła mnie kiepska gra aktorów, beznadziejne scenariusze, bardzo powtarzalne i tak dalej i tak dalej. Aż pewnego dnia włączyłem sobie pierwszy, sobie pierwszy odcinek tego pierwszego tego Original Series, e, czyli tam, nie wiem, 60, nie wiem. To... Szydmy, yy, albo szósty, szósty. No właśnie, 66 albo rok, sześć, rok sześć. Z, z, z tym pierwszym, pierwszym kapitanem Kerkiem, tak e, i y, i pokochałem ten serial, dlatego że on jest y, taką soczewką pokazującą y, czasy, w których powstawał. I... Jest niesamowicie, niesamowicie, to, to jest taka pieczątka odciśnięta po prostu. Ja opiszę jedną scenę. Jest bitwa kosmiczna, tak? Kojarzymy te, te, te nawet jak ktoś nie ogląda sf no to może sobie wyobrazić, że jest jakby ta, ten mostek kapitański, tam ty, kilka osób w tych fotelach siedzi, tam jakieś guziki wciska, wszystko się trzęsie, oczywiście kamera się trzęsie, tak nic się nie trzęsie i, 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 i padają wykrzyczane rozkazy, jakieś iskry strzelają i to była bitwa z Klingonami dla, dla tych, którzy oglądają i to, to będą wiedzieli, więc wi 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 wiadomo, że jest dramatyczna sytuacja. Jak jest bitwa z klientami, to prawie zawsze jest dramatyczna tak. sytuacja. I, ee, i, 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 I co się dzieje? Faceci wciskają guziki, krzyczą, ocierają pod szczoła, a kobiety w bardzo kusych spódniczkach roznoszą napoje. I ja po prostu odpadłem, jak to zobaczyłem. Znaczy po prostu y, zrozumiałem, że, że tak właśnie wyglądał ten świat. Oni sobie nie mogli wyobrazić inaczej przyszłości. Oni sobie właśnie tak wyobrażali, że, że kobiety będą roznosić napoje, będą, miały, y, będą musiały wyprać te mundury tych, tych, tych y, kosmicznych kapitanów, wyprasować je, bo one są zawsze ładnie wyprasowane. No ktoś to musi robić. To y, oczywiste, że będzie to robiła kobieta w XXVI wieku, tak? E, tak, chociaż można by też... Znalazłem się w sytuacji, w której muszę bronić Star Treka, czego jeszcze nigdy wcześniej nie robiłem, ale, ale z drugiej strony rzeczywiście, no z drugiej strony w Star Treku i w którymś z sezonów tego, tej oryginalnej serii był pierwszy międzyrasowy pocałunek pomiędzy Uhurą i... no właśnie, powinienem pamiętać kim, ale... Ja pamiętam ten fakt, ale też nie jestem w stanie eee... zrozumieć. To był jakiś taki po prostu mało znaczący odcinek, bo to nie, nie miało jakiejś kontynuacji. Znaczy, jeśli znaczy, i, bardzo się zgadzam z tobą i, i, i rzeczywiście Star Trek, pewnie, szczególnie ten oryginalny, z mojej perspektywy jest interesujący jako tak, jako to odbicie tych lat 60. -tych i, i, i ten optymizm, ale ten taki, no, pacyfizm de facto. Który, który w wielu odcinkach przychodzi jest bardzo wiernym odbiciem tej atmosfery lat 60 i jak na telewizję sieciową w Stanach to było, to było pociągnięcie. Ale, ale to, co z kolei, dlaczego ja nigdy nie kupiłem Star Treka, ani tego oryginalnego na dłuższą metę, ani, ani tych, tych, tych pogrobowców różnych serii, to właśnie to, że, że on, jak to się mówi pod koniec dnia, był zbyt optymistyczny. I, i, wszystko, i, ta, i, ta, i, ta, I ta wiara, i ta wiara właśnie w bardzo, bardzo fajne wartości, w bardzo godne wartości, za którymi pewnie sam bym się ustawił, ale że za każdym razem to się udaje i że to wszystko wychodzi i, i, i nie ma tych dramatów ludzkich, że to mi nie pasowało i to mi się wydawało bardzo można powiedzieć nierealistyczne, i jakoś tak tarło się stąd z, kolei, to z tym całym sztafarzem, prawda, fantastycznym, prawda, czy science fictionalnym. I to nie, nie, nie oznacza, że oczekiwałbym, że zawsze science fiction będzie dystopijna albo pesymistyczna, ale taki, taki, taki szczęśliwy utopianizm i taki optymistyczna wizja przyszłości to wydaje mi się. Troszeczkę sprowadza tą bardzo krytyczną funkcję i science fiction, jako gatunku, jak się mówi, dyskursu, właśnie do roli troszeczkę, nie, niekoniecznie to by opisywało może Star Trek, ale do roli takich bajek, tylko że w przyszłości, i w których a w bajkach musi się skończyć dobrze i dobro zawsze zwycięża. W życiu, jak wiemy, nie. To można powiedzieć taki format, tak? Że, że, tak, no, że tego oczekują widzowie. To tak właśnie ma, ma wyglądać, że w ogóle znasz termin Czerwone Koszule? Chodzi o, o, o Firefly, tak? Nie, czy nie, nie czy, czy właśnie z tej Strateka jest czerwone koszule. Bo, a, okay. Bo tam jest oficerowie, mają żółte a, mundury, tak, były, A Firefly były, były brązowe koszule. No, a, w, a, w, a, a z kolei szeregowcy mają czerwone koszule. I jak wychodzą na planetę coś tam zwiedzać i wychodzą z nimi goście, którzy mają czerwone koszule, to wiadomo, że oni zginą. Zawsze. Zawsze to jest reguła. Przynajmniej część z nich musi zginąć. Ci w żółtych nigdy nie. nie. Mogą być ranni, ale zawsze się wszystko się da odkręcić. A ci w czerwonych zawsze będą ginąć. Jak, jak zbliżenia zbliżenie na twarz kogoś z czerwonej koszuli, wiadomo, że zaraz będzie trup. Także to... To, 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 to jest... pewnie dałoby się ładnie odczytać jednak w kontekście jakichś takich wciąż... Ciągnących się w latach 60. uprzedzeń do tak, no, kto nosił czerwone koszulę, prawda? Komuniści z drugiego. Ja, ja, ja myślę, że to, to można na różne sposoby czytać, bo można to czytać klasowo, tak? Że, 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 że ci klasy wyższe, jakby tak jak angielska arystokracja, popalając papieroski, tak. obserwują, jak się toczy bitwa, a klasy niższe właśnie w tych bitwach biorą udział i mają urwane nogi, głowy i tak dalej. Tak? No, no w, Stanach, w Stanach zdecydowanie, co prawda ta, ta klasa. Taka, jak co się kiedyś przynajmniej nazywała robotniczą, to nosiła niebieskie, błękitne koszule. Tak, tak. tak. Ale... ale nie można było tego jeden takie. To nie samego, można nie? byłoby pewnie zbyt jednoznaczne, tak, także tak, ale. Jasne. E, powiedz mi, e, czy masz takie poczucie, że. No, mówiłeś o tym, że w, 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 polski, w polskim życiu akademickim e, SF ma, 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 ma przyszłość, ale czy w gatunku e, e, seriali telewizyjnych SF ma, mają przyszłość, e, biorąc pod uwagę, co się w tych serialach teraz dzieje? No, rozumiem, że to oczywiście pytanie jest poza Polską, bo, no, tak. bo w Polsce chyba. Ja nie, jeszcze się nie dorobiliśmy. Właśnie, chyba był w ogóle kiedykolwiek jakikolwiek polski serial, który by można było chociaż częściowo... Być może żenić? jakieś takie animowane dla dzieci z lat 60 -tych, 70 -tych dałoby się podciągnąć. Ale to Teraz trochę nie, na siłę. To, ale to trochę na siłę i to bardziej jest takie... Ale miały przynajmniej takie futurystyczne, czy, czy gdzieś tam pamiętam, jak przemzgłe, że były gdzieś jakieś rakiety rzeczywiście, ale, ale, ale z takich y, fabularnych, czy też, prawda, z żywymi aktorami i, i no to tak, to nie mamy i, i myślę, że jeszcze nie będziemy mieli. I, I... Może, może i lepiej. Może i lepiej. I też nawet nie dlatego, że nie mamy pieniędzy, bo te seriale wcale na zachodzie science fiction nie muszą być strasznie drogie, tylko że wydaje mi się, że w telewizji polskiej w ogóle nie ma, nie ma tej tradycji i nie jest tak sformatowana i takiego zera. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o innych krajach, yy, czy ma przyszłość yy, telewizja science fiction, no zdecydowanie, czy też serial science... absolutnie I wydaje mi się, że. Yy... Że ten taki prawdziwy ground zero do wielkiego skoku w przód, w przyszłość, żeby tak zlać w siebie amerykańsko-chińskie metafory, to jeszcze nie nastąpił. I, i wydaje mi się, że takim, takim ground zero dla telewizji science fiction będzie ten moment, kiedy serial SF zrobi HBO albo Cinemax, któraś z tych kablówek. W momencie, kiedy pojawi się serial, który dla science fiction zrobi to, co dla konwencji fantasy, czyli też jakoś tam przynajmniej zaprzyjaźnionego gatunku, zrobiło na przykład Game of Thrones, mhm. prawda, albo dla, y, dla opowieści o mafiach zrobili Sopranos. I za każdym mhm. razem to zawsze było regułą, było, było HBO albo któraś z tych... Y, Kablowych sieci amerykańskich, które z całego szeregu względów na dużo więcej sobie pozwalają, również narracyjnie, i również estetycznie, ale też budżetowo. Krótko mówiąc, I, i jak się zastanowimy, HBO zrobiło już praktycznie każdą konwencję, każdy gatunek. Nie ma jeszcze do tej pory. W serialu science fiction, zapowiadają podobno, że ma być Westworld, czyli jak gdyby takie rozbudowanie tego filmu sławnego z 1973 roku, który jest takim połączeniem westernu i science fiction. Ale mi się wydaje, że tym, że tym przynajmniej z punktu widzenia HBO, tym przełomem to musi być coś takiego bardziej centralnie, tradycyjnie SF, czyli space opera jakaś, mm -hmm. prawda? Może postapokalipsa, ale, ale space opera. I, i to będzie... Ale mimo to, tego to jeszcze nie nastąpiło, ale, ale wydaje mi się, że jest, jest bardzo dobrze. Że jest, jest, jest dużo lepiej niż było 20 lat temu. i jest, jest, jest dużo lepiej niż było 10 lat temu, jeżeli chodzi o seriale SF. A jakbyś w ogóle ten gatunek zdefiniował? Co to znaczy science fiction? Czego nie może być w science fiction? Albo co musi być w science fiction? Może tak? Mamy godzinę? <laughs> Ej, znaczy to jest bardzo podchwytliwe i bardzo trudne pytanie, dlatego że dla różnych osób Sama ta etykietka znaczy bardzo różne rzeczy. Oczywiście i bardzo wiele tych różnych rzeczy, czy też każda z nich ma swoją tradycję takiego, a nie innego użycia. Jest pewnie wiele osób, które by trzymało się tego, tej części science, czyli musi być nauka, musi być technika, musi być jakiegoś rodzaju wynalazki. Ja jestem zwolennikiem takiego bardzo elastycznego że tak powiem, społecznego definiowania. Czyli science fiction to jest to, co my uważamy za science fiction. Co może się wydawać takim dosyć. Yy, yy, odbiciem, odbiciem albo takim <laughs> rozumowaniem czy też, prawda? cyrkularnym, ale, 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 ale nie jest, dlatego, że jest oczywiście są całe społeczności, fanów, ale również krytyków, pisarzy, akademików, yy, którzy absolutnie nie nastają na tą naukowość, albo ta naukowość oczywiście może być mniej lub bardziej rozwodniona. Yy, I i Używają tej, yy, tej etykietki, żeby mówić o rzeczach, na przykład dla wielu osób yy, serial The Walking Dead jest serialem science fiction. Oczywiście on, można go bardziej precyzyjnie nazwać serialem zombiowym, na pewno jest na jakimś poziomie... No teraz już cała for... nisza jest tak jakby tak, osobna, tak, Oczywiście yy, Oczywiście. Można go nazwać już jakimś takim postapokaliptycznym, co samo w sobie jest oczywiście jedną z konwencji science fiction, albo horrorem i, i, i na pewno. Natomiast szczególnie ten serial, czego niekoniecznie, co niekoniecznie można powiedzieć o wszystkich serialach o zombich, no to te naukowe... Yy, jakieś takie podwaliny, czy przynajmniej podpórki samej sytuacji, i później to, na co ten serial zwraca uwagę, to totalnie pasuje. Także yy, wydaje mi się, że to jest tak, żeby tak, bo to długo mógłbym mówić o definicjach mhm, oczywiście, jasne, jasne. ale, ale że, to, czy, że to, czy nazwiemy właśnie na przykład taki The Walking Dead serialem science fiction, czy na przykład serialem zombiowym, czy serialem horrorem, yy, zależy od tego, na co tak naprawdę w danym momencie zwracamy uwagę. Mhm. I niektórzy zwracają tę uwagę na te elementy czy te części, które zwyczajowo byśmy zaszeregowali do etykietki science fiction. Inni, dla innych, ważniejsze w danym momencie, bo to też nie zawsze mogą być rzeczy związane właśnie z jakimś takim afektem, czyli gdzieś bliżej horroru. Mhm. I Czyli te, te równoległe definicje czy określenia wcale nie muszą się ze sobą yy, kłócić, nawet one po prostu mówią więcej od tego, do czego w danym momencie potrzebujemy tego serialu i z jakiego kąta o nim mówimy. Aha, a, a czy serial leftovers, czyli nie, nie pamiętam to po polsku, pozostawieni? No, tak, tak, logicznie pewnie bym przetłumaczył. To jest, od razu Państwu powiem, to jest serial, którym idea jest taka, że nagle pewnego dnia w naszej współczesności na całym świecie, nie tylko w Stanach tym razem, na całym świecie 2% populacji znika. Bez śladu. Tak, puf, i po prostu znika. W jednym momencie znikają 20 czy 30 milionów ludzi. E, I efekt jest taki, że nie więcej, chyba 70, bo jeżeli to jest 2%, to, bo, pamiętam, bo pamiętam 2% w każdym razie populacji. Tak. Czasami giną całe rodziny, ale czasami na przykład tylko dzieci z rodziny, a czasami w ogóle cała rodzina jest nietknięta. Ja pamiętam, że tam jest taki, taki motyw, że jest jakiś serial komediowy, gdzie cała obsada zniknęła. Tak. E, i, 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 I nic więcej się nie dzieje. Nie ma żadnego innego magicznego czy SF-owego, nazwijmy to zjawiska w tym filmie. Wszystko to jest to, co się dzieje z tym światem po właśnie zniknięciu tych ludzi. Czyli najpierw oczywiście zadawanie pytań, co się stało. E, e, Amerykanie są protestantami w, w dużej większości, w związku z tym oni mają ten, ten, ten rapture w, w tak. tych różnych ewangelickich kościołach. To trochę inaczej niż u nas, bo u nas ma przyjść Chrystus ponownie i ma być sąd. A u nich jest tak, że, że ci, którzy zostaną osądzeni, że tak powiem zaocznie, zostaną wciągnięci, wezwani do nieba, a cała reszta zostanie na ziemi. Tak, więc wielu Amerykanów i wielu i, i, mieszkańców i, innych krajów, którzy są protestantami, od razu uznają, że to właśnie był Rapture, czyli e, to jest nasze piekło w tym momencie. Tak? Jesteśmy w piekle, jesteśmy niegodni. E, w związku z tym też tworzą się różnego rodzaju sekty e, z tym związane. E, inni twierdzą, że wręcz przeciwnie, że, 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 to, że to było coś złego i jest jakieś miejscowość, to w drugim sezonie jest miejscowość, gdzie nikt, nikt nie zniknął. Jedna miejscowość na całym świecie nie, nie, nie zniknęła ani jedna osoba z całej populacji. W związku z tym jest to, ona się odgradza od świata jakimś, jakimś kordonem. Policja pilnuje granic i y, można zwiedzać tą miejscowość, ale. Ale nie można tam zamieszkać, jeżeli się nie kupi nieruchomości, a to jest bardzo drogie i, i trudne. I bardzo rzadko się trafia na, na taką okazję. W związku z tym, to, czyli SF, w którym, jeżeli nazwiemy to SF, w którym jest tylko jeden, jeden, jeden element nadprzyrodzony, pojawiający się w pierwszym odcinku i nigdy więcej się nie powtarzając. Czy to jest SF? To może być totalnie SF. Ej, A oczywiście... jeżeli nie jest SF, to co to by było? No, znaczy, dwa takie naj... najbardziej oczywiste odczytania. To, to jedno to jest to, które, o którym wspomniałeś, które jednak by zaklasyfikowało ten serial do jakiejś takiej konwencji metafizycznej, spirytualnej. Czy jest to horror, czy jest to fantazy, bardzo szeroko pojęta to można być oczywiście, no, ale to są tylko etykietki. No drugie wytłumaczenie, które, które jest no, tak samo równie prawdopodobne, bo tak jak wspomniałeś, nie ma, tam, tam jest zero danych, dlaczego tak się stało. I, e, no to, no to, to może masowe porwanie przez obcych, którzy z jakichś powodów wyciągnęli znaczącą próbkę ludzkości. Do swojego, zoo. do swojego zoo, ale może też, żeby ich zachować, bo może na całą resztę przychodzi, może jakiś wielki meteor w tym momencie leci, o których my nawet jeszcze nie, o którym my jeszcze nie wiemy, ale tam ci ratują. To jest humanitarne. Tak, Arka Noego to <laughs> prawda? Tak, także i, i oczywiście i, i wytłumaczenie, i czy rozumienie tego serialu może iść w jednym w drugim kierunku, bo jest zero, jest zero informacji. Tak. Natomiast y, gdyby ktoś zaproponował i wyłożył, dlaczego to jest... To ja, ja totalnie to kupuję. I, ja mam nadzieję, że, że bardzo lubię ten serial i bardzo zachęcam do jego oglądania. Jest bardzo dobrze zagrany. E, tak naprawdę on się koncentruje na poczuciu winy. Tak. Tam tak, tak. E, wszyscy mają jakieś grzechy i wszyscy. Jakoś podświadomie czują, że te właśnie grzechy spowodowały, że, to, że oni się nie znaleźli w tej grupie, która zniknęła i która się już nie musi ni z niczym boksować i o nic martwi. Tak, ale i, i jeszcze wrócę na chwilę do tego, co powiedziałeś, mm -hmm. że co się dzieje w samym serialu, i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra definicja science fiction, bo przynajmniej tak jak wiele, wiele czynników, czy jak to się mówi, wiele aktorów w kręgach science fiction e, lubi myśleć o swoim gatunku, czyli. E, że są SF to są opowieści nie o tym jak się maszyny rozwijają albo jak wynalazki albo jak koniec świata tylko o społecznych zarówno indywidualnych jak i grupowych konsekwencjach pewnych na przykład technicznych ale niekoniecznie może też fizycznych może astronomicznych wydarzeń i oczywiście tak ten serial totalnie się wpisuje w tą formułę jeżeli przyjmiemy że tak przyjechali obcy zabrali ale nas nie interesują obcy nas interesuje jak jak, jak reagują ci, którzy zostali, jak próbują to sobie wytłumaczyć. I najlepsza SF, nie tylko serialowa, ale i literacka, i filmowa, dokładnie tym samym się e, zajmuje: konsekwencjami, tymi śladami na wodzie, po tym jak już jakaś maszynka spadła. Maszynki nie widzimy, bo jest już na dnie jeziora, ale fale wciąż odbijają się. To jest trochę od, taka odwrócona konwencja, bo zwykle obserwujemy tych, którym się coś wydarzyło nadzwyczajnego, a tu jest dokładnie na odwrót. Ale w, zabije moim zdaniem tą, tą fabułę wyjaśnienie tego. Ja mam nadzieję, że to się nigdy nie wyjaśni, że to będzie najpiękniejsze w tym serialu, że to nigdy nie zostanie wyjaśnione. E, jakby nie, 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 nie... Przecież w naszym życiu bardzo wiele rzeczy jest, których, się, których się, no, do końca naszego życia nie, nie wyjaśnimy, nie dowiemy się, jak to jest tak naprawdę. Wiele fundamentalnych spraw e, ma to do siebie. Więc e, na to właśnie Natomiast jest inny słynny serial, serial pod tytułem Lost który z kolei próbował jakoś zakończyć się wytłumaczeniem, co się dzieje w rezultacie. Tam chyba, tak naprawdę, moim zdaniem to był wyścig e, z koncepcjami, którzy tworzyli fani. Z tego, co czytałem, to e, scenarzyści mieli ludzi, do, którzy szperali po forach i po, e, wśród, e, na blogach, gdzie, gdzie ludzie właśnie rozkminiali o co, o co chodzi w tym seriali. O, o jaki będzie film? Właśnie jaki jest sens? Czy to jest sen? Czy oni wszyscy umarli? E, czy, 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 czy są w niebie? Czy, e, czy kosmici ich porwali? Czy w ogóle jeszcze jeszcze jakaś, czy to spisek jest, czy oni LSD zażyli? No po prostu wszystkie możliwe koncepcje tam były roz, roz, rozkładane na czynniki pierwsze i, i odmieniane przez przypadki. A scenarzyści przez już pod, od któregoś sezonu po prostu starali się zaskakiwać, czyli żeby żadna która się pojawiła wśród popularnych, na popularnych blogach i popularnych forach internetowych, gdzie te dyskusje trwały, żeby nikt nie zgadnął. Nikt nie, 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 nie odpowiedział na to pytanie, co się właściwie będzie działo i jakie jest wytłumaczenie. W związku z tym zagonili się w piętkę moim zdaniem. No, no trafiłeś na tutaj na, na wielkiego Fanal, Lost, prawda? <laughs> oglądałem, oglądałem całe serial od do Lubionych I e, tak, oczywiście podejrzewam, że można by parę książek napisać właśnie o tym, jak ten serial się kształtował, jak był produkowany i on miał cały szereg różnego rodzaju przygód, bo był i ten wielki strajk autorów scenarzystów. scenariuszu, scenarzystów w którymś momencie i, i rzeczywiście były momenty, sezony czy kawałki sezonów, kiedy ta kontrola pierwotnego, Timu, który projektował, była bardzo silna. Kiedy indziej to było opuszczane, tak rzeczywiście. Samo zakończenie oczywiście pewnie odbiega od konwencji SF, bo jest jednak taka bardzo eschatologiczno-religijno-spiritualna. Ale, ale ponownie mi się wydaje, że, że jedno nie wyklucza drugiego, że, że taka sf czy bycie science fictionalnym, to nie musi być kondycja totalna. To może w przypadku szczególnie tego, takiego tworu kulturowego, jakim jest serial, który często jest rozsmarowany i na sezony, i na poszczególne odcinki, to może, być, to może być stan, to może być kondycja taka czasowa w niektórych miejscach i czasach. I są całe fragmenty, jeżeli nie całe sezony, które, lostów, którzy, które, które są, są bardzo fantastyczne w sensie <laughs> SF, ale również fantastyczne jako, jako opowieść i ale ponownie, właśnie w tej najlepszej tradycji SF wcale nie koncentrują się na tym, jak dokładnie, dajmy na to, Ben nawiguje i znajduje pozycję wyspy. Co byłoby na przykład charakterystyką tzw. Tak hard SF. prawda? Musimy, to, jaka to jest science, prawda? On to, prawda? To, tylko, tylko to, jak tego rodzaju zdarzenia, zjawiska działają na ludzi, jakie mają zarówno psychologicznie, ale, ale też jako dla ludzi, jako społeczności, i jak wpływają na dynamikę między nimi i, E, także, no jest to serial, o którym długo mógłbym mówić, więc może nie powinienem tak. Bo... E, powiedz mi, że jak oglądasz serial SF, który przynajmniej w założeniach stara się trzymać jakichś realiów naukowych, to. to... Łapiesz za, 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 za rękę scenarzystów czy, 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 czy twórców, e, zwracając uwagę, że no, to tutaj nie działa. Tak, to tak nie, nie, się nie dzieje. to ten, Ta substancja chemiczna tego nie robi. E, masz, masz coś takiego, że, że, że denerwuje cię, jeżeli łapiesz, łapiesz twórców na, na, na takim wyjściu poza, poza tą konwencję, jeżeli już udają, że wszystko jest jak należy? E, ja akurat nie. E, mam bardzo wielu kolegów i w Polsce i za granicą, którzy tak przywiązują olbrzymią wagę właśnie do tej naukowości, do tej racjonalności, fizyczności, w zależności tego, jaka tam nauka jest, jest wykładana przede wszystkim i, i jakieś takie naruszenia czy błędy traktują jako kompromitację. Serialu czy, czy chociażby odcinka. Ja tak nie mam z całego szeregu powodów. Raz, że w ogóle WSF mniej mnie interesuje to, w jaki sposób ona jest odzwierciedleniem naszego myślenia naukowo-technologicznego. Chociaż oczywiście historycznie był to jeden z głównych kanałów szerzenia to, co się nazywa takim technomodernizmem, prawda, czyli naszą taką współczesnością. I jak gdyby rozumiem, chociaż oczywiście też mogą to niektóre seriale robić mniej elegancko albo, albo bardziej elegancko. Rozumiem, że jak się robi, opowiada się opowieści w pewnych mediach. Telewizja jest medium oczywiście bardzo specyficznym, szczególnie ta sieciowa. Lost, to nie, było, to nie był serial kablowy przecież. Ma pewne wymagania, ma pewne ograniczenia. Czasami się idzie tak na skróty i, i często taka głęboka nauka, czy pewnego rodzaju, ja nie wiem, reguły, czy prawa techniczne, tak są ścinane i troszeczkę tak naginane, ale również dlatego, że to, że to nie o tą technikę i nie o tą naukę tak naprawdę chodzi. Chodzi o relacje, jak zawsze w dobrej opowieści. Chodzi o relacje, ale chodzi również może o bardziej ogólny efekt, jaki różnego rodzaju techniki czy różnego rodzaju maszyny, odkrycia, wynalazki, w zależności od tego, jaka to jest opowieść, mają na społeczeństwo. I, I wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim. Yy... Przede wszystkim science fiction ma wielką rolę i, i w tym jest kulturowo najlepsze ze wszystkich konwencji, bo, bo powieść czy, czy serial, w której bohaterowie używają dużo komputerów i nawet pięknych gadżetów albo jakichś takich trójwymiarowych yy, prawda interfejsów, które się w powietrzu prawda, skrzą i można nimi przesuwać i to, to, to każdy może zrobić. Yy, o, wiele, o wiele trudniej jest pomyśleć, a, a... Czy tego rodzaju techniki, czy tego rodzaju urządzenia będą miały, jaki będą miały wpływ, i, i ten wpływ też nie jest równy. Całościowo w całych społeczeństwach czy grupach różni różne ludzie, zarówno jako jednostki, jak i nie wiem, przedstawiciele klas społecznych i, czy, czy grup etnicznych w krajach, będą inaczej reagować, będą inaczej się do tego odnosić. I, i, I to tam jest, i tam jest moc science fiction i tam wbrew pozorom, to myślenie naukowe i racjonalne wciąż znajduje zastosowanie może przełożone takie socjologiczne, może trochę konteksty. A, a nie to, żeby rzeczywiście pilnować, żeby każda śrubka na ekranie była wkręcona w odpowiednią stronę. To wręcz można byłoby zrobić cały off-topic na, na temat potencjalnie seriali, na przykład japońskich, gdzie tak. właśnie kultura zupełnie inaczej odbiera technologię. Tak, I tak. jest taki śmieszny efekt, który, no, który niedawno usłyszałem, nie pamiętam jak to się naukowo nazywa, ale chodzi o to, że, że robot dla większości kultury, dla większości ludzi, także dla Polaków, Amerykanów i tak dalej robot musi być wyglądać jak maszyna. Nie może być zbyt, zbyt podobne do człowieka, dlatego że jeżeli imituje człowieka, ale od czasu do czasu robi to nieudolnie, to jest takie ogromne wrażenie obcości i bardzo, bardzo duże takie poczucie dyskomfortu wywołują, wywołują te androidy u ludzi i ludzie nie chcą z nimi mieć nic do czynienia, nie chcą się z nimi bawić, nie chcą z nimi rozmawiać w ogóle, mierzą, no, coś po prostu, coś wewnątrz ich krzyczy, tak? Japończycy tego nie mają. Ja tak, mogą mieć to... androidy, które będą niedoskonałe, bardzo podobne do ludzi, i, i jakby ta kultura to, to łyka. To jest tak, the niesamowite... Uncanny Valley, czyli to taka niesamowita A, dolina. Właśnie, właśnie. Tak, tak, tak. To o tym, że daje ten efekt, który chyba Freud opisywał jako to unheimlich, das unheimlich", unheimlich. Także tak, tak, oczywiście i w różnych tak. To, to jest też bardzo dobry przykład, bo różnego rodzaju właśnie techniki, czy, ale też wydarzenia, tak jak mówiliśmy, techniczne jakieś, prawda, mogą mieć bardzo różne. Efekty czy konsekwencje w różnych społeczeństwach, tak, i cała Azja i zupełnie inaczej to, ale Japonia szczególnie zupełnie inaczej patrzy na te rzeczy i jak, jakby takie ładnie można powiedzieć, zupełnie inaczej też i do innych rzeczy używa konwencji science fiction, z których wiele jest na to przywleczonych. Zachodu, prawda? Tam oczywiście tradycje fantastyczne istniały wcześniej, nawet już we wczesnym XX wieku, ale, ale, ale SF taką, jaką znamy, to jest wszystko kupione głównie ze Stanów przede tak, wszystkim. Japończycy troszeczkę jeszcze przez Francję, z Francją, że tak powiem, kulturowo handlowali, ale... Yy... Ale to już jak jest używane, jak już to sobie przywieźli, jest używane i robione, to jest zupełnie, zupełnie inne. I, i, I te granice często się zacierają, więc bardzo często te techniczne, cybernetyczne rzeczy mieszają się w japońskich serialach właśnie z metafizyką, z jakimiś tak, takimi tak, religii, tak, tak. co w Europie i w Stanach byłoby takim no-no, prawda? Mhm, że tak, że nie sprzeda się. Nie sprzeda się albo, że nie powinno się robić, bo to właśnie będzie grało na, na nerwach właśnie. fanom, którzy jednak do tej racjonalności i i, I tej dotykalności przywiązują taką wielką uwagę. Jasne. E, czy jesteś. W, w poprzednich odcinkach, wiele razy żeśmy wracali do tego serialu, dlatego że jest bardzo dobry. E, Black Mirror, brytyjski serial. Zetknąłeś się pewnie. Jaki jest twój tak. ulubiony odcinek? E, Bo to jest serial, gdzie każdy odcinek jest zupełnie jest inny. jest każdy jest zupełnie inny. Bardzo mi się podobał. E, bardzo mi się podobał ten, nie pamiętam, to był chyba w pierwszym albo w drugim sezonie. E, tam, gdzie premier. Ma odbyć publicznie. To jest pierwszy odcinek pierwszego sezonu. To jest pierwszy odcinek Ja właśnie pierwszego... ludzi ostrzegam, żeby tego nie oglądali, bo zniechęca ich to do całego, całego, tak, całego no, sezonu. On, on mi się bardzo podoba, ale. Ja nie pod... mam z, niego, z nim problemu, ale. No, stosunek ej, seksualny ej, tak, świnią ze świnią jednak, tak, i tam, jest Tak, i tam było jeszcze. Ej, ale ej, przyznam, że. <laughs> tak. tak, mówimy o SF-ach jak. <laughs> to, tak, seksualny to, stosunek to, seksualny. seksualny. I w dodatku w tym, tak naprawdę w tym odcinku Black Mirror właściwie nie ma żadnego wynalazku. Ekstra. Tam jest nie, tylko to media społecznościowe. Tak, po prostu tak, 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 pokazane, o... jak działają media społecznościowe, jak, tak. jaką presję można wywrzeć tak. na, na jednostkach. E, jak, e, jak coś, co się wydarzy albo nie wydarzy, e, może już potem krążyć w sieci na zawsze, już nigdy tak. się nie da tego wymazać, bo, bo jeżeli powstanie jakaś plotka w internecie, to po prostu to jest nie do wymazania. Jeżeli ktoś tak. coś, coś chlapnie, to już nigdy to nie zostanie usunięte, krąży na zawsze, więc trochę trochę o tym jest ten e, Tak, no, przynajmniej, że Black Mirror mi, ja go obejrzałem, po tym jak wszyscy rekomendowali i, i, i bardzo fajne pomysły. Bardzo rzeczywiście jest świeżą konwencją to, że odcinek, każdy odcinek jest o czym innym de facto. Ale właśnie to dla mnie było przynajmniej jego słabą stroną, dlatego że wydaje mi się, że w ogóle jedną z niewielu takich prawdziwych tajnych broni telewizji w porównaniu na przykład do, do, do kina, ale też nawet literatury pod wieloma względami, jest właśnie jej a, długodystansowość, I, i że telewizja, aczkolwiek ma te ograniczenia, prawda sezony, odcinki a jeżeli jest to komercyjna telewizja, to jeszcze w ramach każdego odcinka musimy to ciąć na sceny między reklamami. Ale, ale to wszystko się składa na bardzo znaczący czas, i to jest zaproszenie do opowiadania długodystansowych historii. A więc, bogate w szczegóły, w szczegóły, poboczne wątki, e, które nie muszą być bardzo takie szybkie jak te filmy hollywoodzkie, nawet te ambitne filmy hollywoodzkie. E, i, I w momencie, kiedy mamy coś takiego tą taką, taką prawda, serię antologiczną, jak czasami się nazywa, e, to są oczywiście fajne rzeczy i bardzo fajne i same, ale jak gdyby ten największy potencjał, który ja w telewizji w ogóle, ale też w telewizji Science Fiction, bo nabudowywanie światów zabiera czas i dlatego telewizja bardzo się do tego nadaje. No tak gdyby jest nierealizowany i jakoś z tego powodu mnie to trochę mniej interesowało. Mm -hmm. Ja właśnie dlatego zacząłem oglądać parę lat temu seriale, bo to nie jest tak, że od dzieciństwa oglądałem seriale i jakby rozwijam swoją pasję, tylko w pewnym momencie zacząłem oglądać, to było, potem jak zrobiłem ki kilka takich sobie wieczorów i oglądałem filmy fabularne e, i to były bardzo dobre filmy. Ja za każdym razem miałem takie palące uczucie, Jezu, to była taka dobra historia, to było tak dobrze zrobione. Dlaczego to tylko trwało dwie godziny? Dlaczego nie pociągnęli? Dlaczego, nie pociągnęli? dlaczego, nie pociągnęli? dlaczego tego nie rozszerzyli? Dlaczego to musiało być takie od A do B? No bo mamy półtorej godziny albo go, dwie godziny, w najbliższym wypadku dwie i pół e, i już trzeba kończyć, tak? E, i, I zacząłem wtedy szukać jakichś porządnych seriali, akurat e, ten, ten, ten ta, ta era wysokobudżetowych seriali tak. właśnie się zaczynała i, i można było znaleźć takie produkcje, gdzie, gdzie jest... 17 bohaterów. Tak. tak, i o każdym tak. jest co najmniej trzy odcinki. Tak? Tak. Więc, więc jest rozmiar i, i, i rozmach taki, że, że, że człowiek może posmakować tego, tak naprawdę zatopić się w tej historii. Jeżeli już coś mu się spodoba, to już ma kilka godzin, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin przebywania w tym świecie, a nie, a nie dwie. W, w, w współczesnych seriali te, które niedawno ruszyły, widziałeś może Expans. Tak. I co I... myślisz o tym serialu? Bo ja bardzo dużo sobie obiecuję po tej po, po Znaczy, drobce. Ja o tym serialu myślę jak najlepiej. Expans <laughs> to, to dla mnie to była taka mała, mała supernowa, dlatego że Expans no, został wyprodukowany przez Sci-Fi Channel, ten, który się przebrandował parę lat temu na syfy, co w Polsce niezbyt, na Sci-Fi Channel, który no, w ciągu ostatnich 10-15 lat nie miał dobrej pasy, jeżeli chodzi o seriale. Raz, że oni to bardzo rozwadniali w takie już nawet niepośrednio, ale bardzo horrory, opowieści supernaturalne i tak dalej. I to troszeczkę zraziło wielu widzów. Sci-Fi Channel miał chyba też cały szereg lat bardzo chudych pieniężnych, więc te seriale byle jakie były byle jakie. I, i, I nawet historie były byle jakie. I więc, więc za dużo sobie nie obiecywałem po nim, ale jest to Space Opera, do której mam słabość, która mi wróciła po latach, bo przez lata mnie bardziej interesowały trochę inne klimaty w ramach SF, ale, ale Space Opera mi wróciła parę lat temu, i, no i. jest to świetna rzecz, jest to świetna rzecz. I pierwsze te, te odcinki są oczywiście takie trochę rozgrzewkowe, ale, ale jak przechodzimy już do tej, do tej drugiej połowy tego pierwszego sezonu. No to jest doskonałe i to, co najbardziej mi się. To jest, to jest serial, który jest niesamowicie wysmakowany wizualnie. Nawet biorąc pod uwagę, widać, że ten budżet nie był wciąż wielki, ale, ale pokazuje, jak można zrobić bardzo wiele i bardzo nastrojowo, bardzo atmosferycznie przy niewielkich pieniądzach. Jest to serial, który nie gna do przodu. Są tam takie momenty zatrzymania, które normalnie w telewizji z reklamami, a to jest telewizja z reklamami, się nie zdarzają. No bo zmarnowaliśmy właśnie półtorej minuty, żeby zobaczyć, jak ten nasz detektyw patrzy się na nie wiem, czy mogę spoilować. Na antenie, patrzy się na. Martwe ciało kobiety. Imienia przynajmniej nie wymieniłem. No ale... właśnie, nie, no to, to, to nie e, Na martwe ciało pojawiać. kobiety. I, I te półtorej minuty patrzenia się, jest, to, jest, 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 to jest bardzo długo, jak na telewizję, ale, ale to naprawdę nabudowuje taki trochę nostalgiczny i, i, i zadumany nastrój do tego serialu. Jest on bardzo polityczny. Co, co w ogóle to się jest nie zdarzało. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo tak, coś, co tak. się w ogóle nie zdarzało w, w ogóle w telewizji science fiction generalnie, z niczymi może wyjątkami, a już na pewno nie w serialach robionych przez Sci-Fi Channel. I, I to w dodatku taka polityka, która, która moje serce do niej woła. <laughs> więc y, więc jest, to, jest to dla mnie mała rewelacja i nie, nie, nie waham się użyć tego słowa. I nie wiemy, jak, w którym kierunku pociągnie... Ci showrunnerzy pociągną to, bo drugi sezon przynajmniej wiemy, że będziemy mieli. Ale jest to, jest to najlepszy serial fantastyczny, science fiction, jaki widziałem chyba w ciągu ostatnich paru ładnych lat. No ja się z tym, z tym z tym zgodzę. Jeżeli poruszamy się po tym takim korze, nazwijmy tak. to tak, tym jądrze science fiction, który, który to, jest film, to jest serial, który każdy nazwie science fiction. Tak. Tutaj nie będzie już żadnego żadnego błądzenia po horrorach, thrillerach i innych gatunkach. To jest jakby taki po prostu klasyczny właśnie space opera. Jeszcze tylko powiem parę rzeczy, bo, ta, bo mówiłeś o wrażeniach i ty tak bardzo opisowo wspominałeś, jak, 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 jakie są, jaka jest twoja recepcja tego serialu. To jest, nie pamiętam, XXI wiek jest skolonizowany układ słoneczny i Mars wybił się na niepodległość. To jest osobnym państwem. Bardzo agresywnym, szybko rozwijającym się, dążącym do terraformingu, czyli przekształcenia planety w, w Ziemię. Właśnie to jest główna bolączka Marsjan, że, że, że nie mogą wyjść na zewnątrz, że oddychać od... powietrze. Tak, że to jest ich takie marzenie. Tworzą potężną flotę i są bardzo rozwinięci technologicznie. Jest Ziemia, oczywiście, takie stare centrum, które, jak się okazuje, Hasło kolonizacja w tym serialu znaczy zupełnie coś innego, że oni mają kolonię. Tak, tak. Jak, tak jak Wielka Brytania i Francja miały kolonie w Afryce. Oni tak te kolonie traktują. Więc y, akcja zaczyna się na, na, w, w pasie Asteroid, gdzie poszczególne większe asteroidy są wydrążone i tam mieszkają ludzie i wydobywają z tego pasa różnego rodzaju minerały, woda i wszystkie rzeczy, które są im potrzebne, ale przede wszystkim potrzebne właśnie Ziemi. E, e, w, I w, i przy, przez to, że żyją tam bardzo długo, to już mają własny dialekt, który w ogóle nie, nie, nie przypomina angielskiego. To jest jakieś tak. w ogóle kreolsko-jakich tam więc fajnie można popatrzeć jak przed policjant się uczy tych słów, chodzi do na, na jakiejś prostytutki żeby ona go uczyła tego języka żeby mógł sprawniej wykonywać swoje, swoją pracę i właśnie ta polityka właśnie, że, 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 że Mars chce sprowokować w wojnę ale, i przejąć prawdopodobnie ten pas ale może nie do końca a może inne planety, a może jeszcze ktoś tam swoją grę rozgrywa i w rządzie ziemskim są w ogóle jakieś, jakieś tarcia tak? jakieś, jakieś działania I to, to, świetna hinduska, hinduskiego pochodzenia aktorka z tym zdartym głosem, która tak. e, takiej nieprzeciętnej urody e, pani koło pięćdziesiątki, może nawet po pięćdziesiątce, która tam jest jedną z ważniejszych figur, bardzo bardzo fajnie to, to e, potrafi rozegrać i, i, i z przyjemnością się na nią patrzy w tych scenach, kiedy e, występuje. Bardzo, bardzo udane pod każdym względem i nawet moi koledzy, którzy są maniakami właśnie realizmu i tego, że wszystko powinno być jak należy, e, e, sygnalizowali e, w, że no tam chyba dwie rzeczy znaleźli. Tam jest dużo sceny, na przykład w 0G, tak. czyli brak grawitacji. Nawet są strzelaniny w 0G, więc krew leci, leci w 0 i inne rzeczy, odłamki. Trzeba uwzględnić na przykład odrzut broni, jeżeli ją ma. Wszystko, wszystko to jest zrobione jak należy, ale na przykład wypatrzyli, że jak jest scena robienia w 0G, czyli przy braku grawitacji, spawania. To te iskry ze spawarki lecą tak jak na Ziemi, tam gdzie jest grawitacja. Aha. Czyli taki, po prostu taka kopułka się robi, kształt takiej fontanny. No ale jak nie ma grawitacji, no to iskry powinny lecieć po prostu prosto, prosto od, od miejsca, które je wyrzuca, w nieskończoność, lecąc gdzieś w kosmos. W związku z tym właśnie mówili, że, że no tylko to i tam jeszcze jakiś jeden detal, a oprócz tego po prostu wszystko jest jak należy. Znaczy, to pokazuje. Ile osób musiało nad tym siedzieć i myśleć tak. o tych wszystkich pierdołach, detalach, kurzu na przykład, śladach, jak mają buty wyglądać w tamtym świecie i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Super, super przyjemność popatrzeć na takim poziomie produkcję. Ja mam nadzieję, że tylko po prostu tego fabularnie nie, nie zabiją jakąś trywialną. No, ee... jest, to, jest to oparte na, na serii powieści, ee, których nie czytałem niestety, ale jak rozumiem, powieści ciągną tą historię dużo dalej niż. Ee... Niż, niż zobaczyliśmy w pierwszym sezonie, więc yy, jest materiał. Jest, na pewno. Jest, ja nie muszą od zera, tak, tak. zera wymyślać, bo to najczęściej wtedy się pojawiają problemy. Tak, okazuje się, że, że dobra powieść, czy to fantazy, czy to SF, potrafi unieść naprawdę fantastyczne produkcje. To no, ale jest... wydaje mi się, że tutaj to, to, to jest jakby w pewnym sensie naturalne, bo, bo powieść, jeżeli właśnie chodzi o tą, tą, tą długodystansowość, te, te rozmiary narracyjne, to jest taki troszeczkę starszy odpowiednik telewizji I, i już pomijając nawet to, że początki powieści pod koniec XIX wieku, tej nowej powieści, były dokładnie takie jak, jak jak, jak telewizji, czyli były odcinki, odcinki prawda? Cały Dickens tak. był drukowany, albo znaczna część ale Dickensa był. I Sienkiewicz. Sienkiewicz prawda? I prawda? pisał i... w odcinkach. Ty. I to też Obnie miało wymagania, wiem, właśnie. Jeśli dobrze pamiętam, było w odcinkach. No. Tak, i to też miało wymagania. Czasami słuchano właśnie listów od czytelników, czyli też kształtowanie na bieżąco, ale też takie dzielenie akwarium. No, ale tak. jednak tak może wrócić. w ostatniej chwili się okazało. Mimo, że obcięli mu głowę w poprzednim odcinku, to w ostatniej chwili się okazało, Także to że to nie była jego głowa. W, te, w, te, w tym całym mishmaszu adaptacyjnym, czy też tych, tych, tej wszystko-kierunkowości adaptacyjnej, to wydaje mi się, że przenoszenie powieści na seriale telewizyjne, a nie na przykład na, na filmy, nawet długie filmy, to. To jest jeden z lepszych pomysłów, bo są w stanie seriale oddać, jeżeli są dobrze zrobione, sprawiedliwość właśnie temu takiej tej psychologicznej głębi, i złożoności narracyjnej i, i wielości wątków. A, a tak, dwójpółgodzinny film tego nigdy nie jest w stanie zrobić. Dziwna byłaby fajna. W dobrym byłaby sobie. bardzo Ojej, fajna. jaka to byłaby dobra rzecz. No ale to trzeba poczekać, bo, bo zbyt no. dużo było podejść do tego, tak. do, 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 do tego tytułu, żeby, żeby ktoś się odważył teraz naprawdę No to będę być... tą, tą trz, trzyodcinkową serię z 2000 roku z Johnem Hurtem robiło też HBO, prawda? które już było chyba po. Po początku Sopranos, ale jeszcze nie miało takiej. Ale to nie jest. Ale to, ale to nie to był jest, ten breakthrough, to, nie, to. Było ten, nie był ten przełom, którego gatunek Science Fiction z telewizji od HBO potrzebuje. To lepiej poczekać na coś, co będzie, tak. co będzie odpowiednio skrojone na, na, na miarę tej powieści, która jest. To znaczy jednym, jednym z takich... Jednym z lepszych, jaką czytałem, jeśli chodzi o ten gatunek. Na pewno jeszcze nadzieja, bo o tym do tej pory nie mówiliśmy, jest troszeczkę w tych nowych modelach tworzenia. No i właśnie, czy to jest w ogóle telewizja jeszcze, czy, czy, czy jeszcze trochę telewizja, czyli. Czy Netflix, ale też Amazon, yes, który zaczął wchodzić, no bo mamy serię Amazonu zrobioną przez Amazon Człowiek z Wysokiego Zamku, która jest moim zdaniem bardzo przyzwoita. Natomiast Netflix zapowiedział na przyszły rok yy, serię, nie wiem ile sezonów, na początku na pewno jeden, opartą na sławnej trylogii Kim Stanley'a Robinsona o Marsie. Czyli tam był Czerwony Mars, Niebieski Mars i Zielony Mars, i, i mając zacząć czerwonego, jest to jest to jedna z najlepszych powieści Science Fiction kiedykolwiek napisanych. A Netflix do tej pory, jeżeli chodzi o seriale, które Netflix produkował i zlecał, prawda? Czyli czy to Sense8... Teraz już sióstr wachowskich, prawda, czy, czy Orange is the New Black. Miał, miał dobrą rękę i to były bardzo z głową robione rzeczy, więc może to będzie ten przełom przychodzący już nie z HBO, tylko z tego modelu, nowego modelu i dystrybucji, i produkcji, ale też i, i oglądania. Konsumującego. Tak, tak. Binge watching ne... wreszcie jest. Tak, bo dostajemy od razu cały sezon, nie musimy nawet. Zarywa się noc i po prostu jest tak. cały serzon za, za, tak. załatwiony. Tak. E, tak jak e, na przykład House of Cards. Tak się, niektóre, tak. niektóre osoby tak się raczyły tym serialem właśnie, pyk i nieprzytomne potem szły do pracy. E... No to jest jeżeli, e, to jest jeden z głównych problemów, dlaczego nie wszyscy nawrócili się na Lost. Moim zdaniem, że los można docenić tylko wtedy, jeżeli się ma czas, żeby trochę przerzuć i przetrawić. I to nie, nie sugeruję, żeby oglądać to tak jak, tak jak, prawda, jeden odcinek na tydzień, bo to znowu jest 5 lat, by, by było. No to nie mam czasu, ale oglądanie w Lost, yy, oglądanie Lost po 3-4 odcinki, dzień w dzień, to jest najlepszy sposób, żeby na taki taki overload i, i, i wtedy to rzeczywiście przestaje mieć jakikolwiek sens i wszystko się zaczyna mieszać i. I, i, i tak. ludzie się zniechęcają gdzieś na początku drugiego sezonu, bo, bo jest za gęsto. I, i, I coś w tym jest, że binge watching oczywiście są seriale, które się idealnie nadają do takiego ciągu, ciągiem, ale są seriale, które tracą ten czas, który, który jest tam wbudowany w samą formułę serialu, żebyśmy to wszystko sobie jakoś przeprocesowali. Trzeba się z tym, po trzeba... z tym przespać porządnie pomyśleć i trochę poteoretyzować, A dlaczego on tak powiedział, i skąd to się zjawiło? E, Przypomniał mi się jeszcze jeden serial, który chciałem wspomnieć. To jest um, serial, który miał potencjał, miał budżet, miał producentów, miał efekty specjalne znakomite. E, i, i, I jednak dla mnie to strasznie nie wypomęczyłem się. Ok, okrutnie nazywa się Extant. Tak, Skalber, to jest Tak. Tak. Jak, jak ona jest niedobrą aktorką, ten serial pokazuje w całej okazałości. Znaczy, jakim cudem ona dostała Oscara. Znaczy ja Nie wiem, mam, takie mam wrażenie, że tak jakby cofnęła się aktorsko bardzo, bo ona jest, ona, ona tworzy wrażenie, że to ona jest androidem, bo to w tym serialu jest w ogóle android. Jest, jest kosmonautka, jest mąż, który jest projektantem androidów i ponieważ są spłodne, czy nie mogą spłodzić potomka, to on zdecydował, że na sobie zrobią eksperyment z nowym rodzajem androida, który uczy się tak jak normalny człowiek i rozbudowuje sobie sieć neuronalną na bazie doświadczeń osobistych. Więc mają dziecko, które jest, można powiedzieć Androidem robotem, tak? I, 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 i ten aktor, młodzieniec, który gra te, tego robota, to jest świetny. Ja w kilku filmach już widziałem, takich krążących wokół tematyki SF albo thrillerów, bo ma taką trochę niepokojącą twarz. Natomiast Helbery wypada kompletnie jak jakaś taka lalka Barbie yy, o nieskazitelnej urodzie i sześciu minach na krzyż. Tak, tak. tak. No ja, do, ja dotrwałem do końca pierwszego sezonu. Yy, był chyba drugi. Dojrzałem do końca, ale tak właśnie z kronikarskiego obowiązku. Już do niego i... nie doszedłem. Natomiast no, na pewno jest to, co mówisz, tak. Ona, ona, ona jest fatalna. E, wydaje mi się, że też bardzo takim długim nożem w plec tego serialu było to, że on niezależnie od tych wszystkich takich fantastycznych. Usadowień i, i powiązań, prawda, bo jest to, co się dzieje na tej stacji kosmicznej, czy co się wydarzyło na tej stacji kosmicznej, prawda, taka trochę też metafizyczna. To jest to, że on jest tak naprawdę o, o rodzinie. To nie są rodzinie i w dodatku rodzinie, która mieszka w obrzydliwie przepięknym i bogatym domu na przedmieściach. Tak, gdzie taka normalna amerykańska rodzina. I, 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 I oczywiście jest na pewno zapotrzebowanie na tego rodzaju i tego, że ta rodzina składa się tak: z małego Androidka, z kobiety astronautki po przejściach i, i z nominalnego, nominalnego ojca tego Androidka, w sensie jego twórcy, ale to. I, I, I jak gdyby położenie tak dużego nacisku na to, i że to jak co robią, to mamy to ratować. To, to... I mówię, że oczywiście na uczucia i na rodziny i na, na związki nie ma miejsca w SF, bo jest, jest bardzo dużo. Natomiast yy... no tutaj to przegieli tego było za dużo i to się zrobiło takie sacharynowe, strasznie. Plus. Jeśli do tego tak, fatalną grę. To jeszcze ci to, to, to będę spoilerował bezwzględnie, bo to jest straszny serial. Po prostu omijajcie go <laughs> szerokim kołem. Weźcie kija, jeszcze, żeby, żeby się przypadkiem nie, nie zbliżył do was. W pewnym momencie chyba skapitulował ten. On, on jest chorwackiego pochodzenia, ten aktor, który grał partnera, Vukovic, jakoś takie właśnie tak. na, na nazwisko, który partnerował Hel, Helbery, grał tego jej męża i y, on najwyraźniej chyba stracił serce do tego serialu, bo y, nagle nic tego nizowego na początku, nie wiem, drugiego czy trzeciego sezonu on wpada pod pociąg i ginie. Tak Ach. po prostu. W dziesiątej minucie jedzie samochodem, samochód się blokuje na torach i pociąg przy, po prostu przejeżdża, a on nie może się wydostać, oczywiście to jest jakiś tam spisek. Ale po prostu to śmierdzi na kilometr tego, że, tymże, że aktor powiedział, nie, dajcie spokój, to jest straszne, ja, ja mam inną fajną robotę, dajcie mi po prostu odejść, błagam was. No i go wypuścili. Także, także okropne, okropne. Okropny, okropny serial, ale nie, nie mówmy o okropnych serialach, powoli kończy nam się czas, więc yy, chciałem się zapytać, jaki byś serial rekomendował z tego bardzo szeroko pojętego gatunku SF? Można. można... Znaczy, jeden wymieniłem na pewno. Na pewno bym rekomendował w Expansu, którym i, i ty i ja mówiliśmy, i, i nie mogę tak, nie mogę się go nachwalić wystarczająco. Jest to doskonały serial, nie należy go binge oglądać. Jeden odcinek na dzień albo jeden co dwa dni, żeby go posmakować, ale to zdecydowanie. Natomiast yy, seriale też ciekawe, science fiction, ale tu takie może rozszerzające rzeczywiście troszeczkę tą formułę, zaczęły się pojawiać w Europie. I takie dwa, yy, dwa tytuły, które bardzo mnie pozytywnie zaskoczyły yy, w ostatnim czasie. Jeden zresztą to nie jest takie świeżutki, to jest. Yy, Szwedzki serial, który, którego amerykański remake nazywał się chyba Humans, po szwedzku to było Humanen i to jest troszeczkę tak o replikantach androidach. Tego były dwa, dwa sezony i jest bardzo świeży norweski serial, który się nazywa okupert który się dzieje w bliskiej przyszłości. Skończyłem gdzie... przed wczoraj. O, proszę bardzo. Który, gdzie, 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 gdzie Norwegia jest okupowana za zgodą Unii Europejskiej przez Rosję. I to jest taki No jest to science fiction w tym sensie wyskakuje w przyszłość. Poli political Polityczny. fiction. Political mm. fiction, ale taki, taki futurystyczny i, i jest to bardzo świeża rzecz. Yy, bardzo oczywiście... Yy... Roz, roz, wy, wyciąga swoje macki do różnych obecnych rozdań prawda, geopolitycznych i to zawsze często, bardzo często nadaje jak jednak takiego, takiego smaczku opowieściom. I, ale, ale nawet odchodząc od samej narracji, te, te, te skandynawskie, tak, bo to akurat skandynawskie arte zresztą też zrobili ostatnio serial Trepalium, francusko-niemiecki. niemiecki w niemieckiej się zwało Stato namen Czyli co miasto, miasto bez, 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 nazwy. Bez, bez, bez nazwy, bez imienia. E, ale i co, to, co widać w tych wszystkich serialach, to to, że oni, same konwencje są oczywiście dosyć uniwersalne, czyli albo dystopia, tak jak właśnie w tym Trepalium, czy tutaj tacy replikanci, androidzi w Humanen. Ale, ale inaczej te seriale są robione. I, 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 i wizualnie, ale jeżeli chodzi i, i, i o montaż, i, i dialogi, nie chcę powiedzieć, że są. Że są z tej takiej wyższej telewizji niż część, przynajmniej amerykańskiej, telewizji science fiction, bo to, to w tej chwili to chyba te granice się rozmywają. Ale... I często trudno powiedzieć, na czym polega ta różnica, ale jest zupełnie inny smaczek. I wydaje mi się, że bardzo łatwo, bardzo, bardzo ciekawie jest też posmakować, jak w innych miejscach się science fiction telewizyjną robi, nie tylko w Stanach. Ja y, swoją propozycję też, też mam spoza, spoza Stanów Zjednoczonych. To nie jest może wybitne dzieło, ale oglądam to z przyjemnością. Serial nazywa się Orphan Black. Z Tatiana Maslany tam gra siedem głównych, albo osiem tak. głównych ról. W pierwszym sezonie chyba jeszcze nawet więcej. No, dlatego, że seria jest o tym, jak pewna pani, która działa w świadku podziemnym, handluje chyba narkotykami, czy coś takiego, orientuje się, że, że, jest, że jest jej kopia, która jest policjantką, a potem się okazuje, że jest jeszcze jedna kopia, jeszcze jedna kopia, jeszcze jedna kopia. Te wszystkie kopie się troszeczkę różnią, mają inne kolory włosów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ona gra się sześć, siedem bardzo Różnych osób mówiących różnymi akcentami, w różny sposób reagującymi. Jedna jest naukowcem takim klasycznym, druga jest y, jakąś taką narwaną osobą, chorą psychicznie, to mówiąca z rosyjskim czy ukraińskim tak, akcentem. Tak. Kompletnie, kompletnie różne role, a jednocześnie dużo elementów humorystycznych, bo ta seria jest tak. dużo, ma, ma, ma dużo humoru. Tam jest taka kura domowa, która mieszka na przedmieściach, która tak. właśnie wpada w ten cały... Taka e, soccer e, mom. Tak, tak, tak. Wozi dzieci na, na, na te mecze i, i w ogóle stara się być taką perfekcyjną panią domową. Nagle się okazuje, że jest kopią, po prostu jest klonem e, i, i, i próbuje się w tej sytuacji odnaleźć. Bardzo, bardzo urocze, przyjemne, 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 przyjemna rozrywka. W, czas nam się już skończył. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Było bardzo miło. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli porozmawiać o sefach, bo ja bardzo lubię ten gatunek. Dzisiaj miałem urodziny, dzisiaj, dzisiaj jest dzień mój urodzin, więc zrobiłem sobie wielki prezent właśnie w, w ten sposób, że mogliśmy porozmawiać o moim ulubionym gatunku, zarówno seriali, jak i filmów, e, jak i literatury, więc, więc to, 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 to czuję, się, czuję się naprawdę, naprawdę obdarowany. Mam nadzieję, że Państwu też się podobało. W, 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 moim gościem był Paweł Frelik, profesor Paweł, Paweł Frelik e, z Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej Uniwersytetu Marii Kini Skłodowskiej, e, a e, prowadzącym byłem ja Łukasz Komuda. E, próbowałem też wydawać, mam nadzieję, że Państwo coś słyszycie, w związku z tym chyba mi się udało, a Dorota Zielińska była wydawcą, która e, pilnowała, żebym nie wcisnął jakiś głupich guzi, guziczków. Dobranoc.